Witam, tutaj Wichu 1993, a to jest kolejny odcinek Clouds of Darkness. Jesteśmy właśnie w Castle of the Or i zrobiłem do końca zadanie dotyczące zabijania tych or. Tutaj było dużo or, ale ja teraz nagrywam po raz trzeci, bo dwa razy mi się nie udało, coś, jakiś błąd był i mi się nie nagrało, więc teraz już zabiłem to, wcześniej zabijałem na odcinku, ale no cóż, jakoś to przeżyjecie. Tutaj nic nie ma, jakieś tam śmieci w tej skrzyni. No i co ja bym chciał wam pokazać, tak więc po kolei. Na spawn idziemy. Zmieniłem tutaj parę rzeczy, dałem tutaj lapis lamp. Lapis lamp to jest random things rzecz. Tutaj jest parę fajnych rzeczy. Na przykład ten lapis lamp robicie w ten sposób, czyli dajecie glas, lapis, żelazo i mamy z tego 4 lapis lamp. I on działa podobnie jak glowstone. Daje światło i jest troszkę przezroczyste, więc takie nieco lepsze. Ale odradzam robienie całej budowli z tego, bo będą błędy w oświetleniu, bo po prostu klient nie będzie nadążał nad odświeżeniem oświetlenia i nie będzie wam się tutaj, no wiecie jak to jest. Jak jest dużo pochodni, to czasami są lagi świetlne, takie coś w tym stylu. I teraz tak, z Random Things jeszcze jest modyfikacja, znaczy i block player interface, który się robi w ten sposób, czyli Ender Chest, player core i Nether Star. Jest to bardzo ciekawa rzecz, bo mamy tutaj od góry armor, jak widzicie jest obrazek armoru, od boku inwentory, czyli chodzi o te inwentory, bo to się łączy z inwentory gracza. Jeżeli klikniemy prawym, to widzicie, że jest connected to Wichu 11, czyli jest podłączone do mojej postaci. A od dołu mamy hotbar, czyli to. Jeżeli na przykład tutaj bym podłączył hopper i dał na przykład pochodnie, to nieważne gdzie jestem, to te pochodnie będą trafiać do mojego ekwipunku, ale nie znalazłem do tego takiego zastosowania, jak tylko do tego, że na przykład idę gdzieś budować coś dużego i potrzebuję dużo bloków, no to sobie ustawiam tutaj skrzynkę i żeby te bloki leciały non-stop do mojego ekwipunku, to jest jak na razie jedyna rzecz, którą no, wymyśliłem, do czego to może być przydatne. Jest dużo więcej tych rzeczy przydatnych, co możemy z tego zrobić, ale ja za bardzo na chwilę obecną nie wiem, co bym chciał z tym zrobić, a zrobiłem, żeby to sprawdzić. I stworzyłem nowe pomieszczenie, które jest dostępne tylko przez Travel Anchor. Tutaj jest to pomieszczenie moje od maszyn. Mamy tutaj Alloy Smeltery ulepszone na maksa 3, żeby szybciej robić te aloje. Tutaj mamy printing machines, lens splice, tutaj mamy tesseract, który jest podłączony do tamtego tesseracta. Energy conduit tieru drugiego. I mamy tutaj 4 magma crucible, dlatego jest tieru drugiego, bo to zabiera dużo prądu. I mamy tutaj na maksa ulepszony induction smelter, mogę wam pokazać za chwilę jak to szybko działa. Tutaj mamy podłączone to w ten sposób, że to jest odłączone od tego. Te ender fluid conduit, to jest trzeci tier, jeżeli chodzi o fluid conduit z ender IO. Pierwszy tier i drugi tier to są zwykłe fluid conduit, a Ender fluid conduit przesyła fluid natychmiastowo, instant. To jest takie pum i już. Nie przelewa się przez, tylko tak jakby teleportuje. Co za tym idzie, możemy jedną rurą transportować dużo liquidów, dużo rodzajów liquidów. I mamy tutaj podłączony redstone, emerald i nie, redstone, ender i glowstone. I tutaj mamy od dołu, to wszystko idzie do tego, do trzech. Tutaj mamy redstone, tutaj mamy glowstone, tutaj mamy ender, żeby nie musiał się bawić. I mamy tu filter ustawiony. O, tak to działa. Przez to, jeżeli na przykład będę chciał robić tesserakty, to po prostu idę tutaj, biorę te framey i się tworzy. I nie ma problemu. A teraz wam pokażę, jak to szybko działa, jeżeli chodzi o tworzenie w najbardziej ulepszonym najbardziej ulepszonym induction smelterze.
No to jest Induction Smelter Resonant, ten najlepszy, ma 6 slotów. I teraz włożymy to i to, i tak właśnie to działa. Najszybsza szybkość, nie wiem czy jest możliwość jeszcze szybciej, to jest Thermal Expansion. Czy jest jeszcze szybszy? Nie wygląda na to. No cóż. Chyba gdybym. Nie, raczej nie. No i zużycie prądu jest też bardzo duże, bo aż 800 RF-ów per tick, no to jest. Bardzo duże zużycie. Ale bardzo szybko możemy sobie tworzyć stal. Dobra. Więc tutaj, jeżeli na przykład potrzebuję dużo czegoś, co bym chciał, na przykład wezmę sobie redstone. Cztery staki bloków. I sobie mogę włożyć tutaj redstone, tutaj redstone, tutaj redstone, a tutaj mogę na przykład emerald, ale włożę redstone, to bardzo szybko się będzie nam tworzyło i zapełni ten redstone. Bardzo, bardzo wygodna rzecz, powiem. Nie muszę przekładać tangów, jak to dotychczas robiłem, to po prostu działa tak. I jestem z tego zadowolony. Oczywiście tu będzie dużo więcej maszyn, ale na razie tylko to jest. Więc nie ma problemu. Prądu też mamy sporo. Też nie ma problemu z tym. Dobra. Więc na razie to bym chciał schować. Tutaj to też. Tego też nie potrzebuję. Tego też nie potrzebuję. Quest QDS-a też nie potrzebuję przy sobie. Ten blok i Iron Pickaxe też nie potrzebuję. Teraz, jeżeli chodzi o questy, to zrobiłem ten quest i dostaliśmy kolejny Castle of Knowledge. Musimy powoli pomyśleć nad system, nad czymś, czym bym mógł się zabezpieczyć, żebym padł na przykład na bosie. Bo ja bym stracił wtedy tą książkę. Kolejny castle. Reward bug. Co to jest? Eden Maiden of Gold. Aha, naprawia przedmioty zrobione ze złota, ale pobiera glowstone dust. No, cóż. To jest z Reliquary, ale fajnie. Nie bardzo niepotrzebna rzecz. Ale może przetestujemy? Mam coś ze złota? Coś, cokolwiek, gold. Nie mam nic ze złota, dobra. Jakiś tam item drugorzędny, dobra. Możemy. Mam na peaceful? Mam na peaceful. Nie wiem, czy chcę ryzykować. Upewnimy się najpierw, czy. Jest tam bezpiecznie w tym castle. A, jest bezpiecznie, nie. A, fajnie to wygląda. Fajnie. Zrobiłem już dużo. O, patrzcie. Essence of Call, zapomniałem zebrać tam. Zrobiłem już dużo questów. Tutaj mamy jeszcze jeden quest. 65 tysięcy metrów away. O, jest. O, to już jest zrobione. Super. Lucky troll bloki. Lucky troll bloki, o. Co my tu mamy w ogóle? Opcje, easy. Podłoga z holy stone zrobiona, czyli ze świętego kamienia. Nie chcę tam na hejno wskoczyć, bo może się to okazać błędem z mojej strony. Wow, jest. Jakie to mocne. Tak chodzę szybko. Coś mi dało speeda. Coś mi daje speeda. Czyżby Holy Stone dawał? Tu mam balon. Ale fajnie. Jaki fajny zamek. Mógłbym tu mieszkać. Beacon! Czyżby on dawał? Naszego speeda? No ba. Tak jakby. Regeneration. Ha. Ui. I coś my tu mamy takiego bardzo przydatnego. Spawnery Dark Archer. Boże, to jest niebezpieczne. Jest tu coś przydatnego. Ja bym tak przejrzał się tu i tam. What the fuck? Co to było?
Co tam się dzieje? Czy wy to widzieliście? What the fuck? Ja mam tam iść. Ha, dobra sobie. Jeszcze nie jestem na tyle głupi. No tam się tuką z tym jednym osobnikiem. A ten jeden osobnik, jak mnie zjedzie na hita, to ja będę po prostu płakał. Nie. Zobaczmy, co tam jest bez mobów. Także zobaczyć. Spawnery z tych. Dobra. O, zdobyłem sobie trochę tego. He. Nic tu nie ma? Schody do góry. Tutaj nic. Jeszcze ani jednej skrzynki nie znalazłem. Tu też nic. Robi się ciemno. Oczywiście. Nie, tu nic nie ma. Co ja w ogóle mam tu zrobić? Mam tu coś zrobić, na pewno mam tu coś zrobić, ale co? Castle of Knowledge, zabić króla. To się skończy śmiercią moją. Dead Rose Kiss Ring. Killing Task. Dobrze, że tu wbiłem na tym. Dobra, tu jest tylko bossik, więc nic takiego nie ma. Na pewno nie będę z nim teraz walczył. Chyba, że... No ja nie wyjdę teraz. Chyba, że nie wiem. Nie wiem, co by się musiało stać, żebym zdecydował się na to, że powalczę z nim. Naprawdę. Widzicie? Światło się tutaj nie zdąży zaktualizować, które teraz się zaświeciło. Więc lepiej nie robić bardzo dużo tego. Dobra. Otworzymy sobie... A! Chciałbym sobie też zrobić herty. Herd. Mam tylko jeden? Lepszy jeden niż nic. Herty. Herd kanister poproszę. A, nie mam, dobra. Nie mam. Nie mam. Dobra. Pójdziemy na szybko otworzyć troll bloki. Myślę, że będzie dobrze. Labirynt. Moje kochane miejsce otwierania troll bloków. To są te lag plus 80. Ha. Dobra. Whip. Miksturki. Nether Star. Golem. Książki. Fajerwerki i bedrockium. O fuck, przestraszyłem się. No cóż. A, tworzymy sobie ten zły. A, płytka. Dobra, nic nie ma. Super. Po prostu świetnie. Świetnie. Więc jeżeli bym chciał walczyć z tymi bossami, a bym chciał odrobić te zadania, więc musiałbym stworzyć sobie bow. Mógłbym ten... No target set, no to jest chyba namierzany, ale lepiej chyba ten sobie zrobić, bo on jest nieśmiertelny bow, znaczy niezniszczalny. A do tego, no dla mnie jest dosyć prosty do stworzenia. Tylko trzy te potrzebne są i to nie to. Jedno to i jeden ten bow. A, jest, proszę bardzo. Arrow. Mamy różne arrowy, ale wykorzystamy sobie najzwyklejsze. Chyba, że to jest taki fajny arrow. Tak, to jest z nieograniczoną amunicją. Super. Ciekawe, jak mocno bije. No cóż. No, dobra. Więc sprawdzimy, jak tam pójdzie nam z tym naszym bossem, który nas ostatnio sponiewierał na jednego hita. Już się nie pojawił tu.
Zobaczmy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że nie rzuca niczym. Nie ma go. O, jaka szkoda. Może się pojawi zaraz. Ja tylko zejdę w niżej. Poczekam chwilę może. Może znajdę tu coś ciekawego. Amulety. Czemu by sobie tej kartki nie użyć już? Więc czemu nie? Dobra, teraz pójdziemy do góry. Lecimy, lecimy. I chyba go nie ma. Nadal. No to mały problem. Może jest teraz na dole? Jakimś cudem? No. Nie ma. Poszukam go. Tej, patrzcie, tu jest ten dźwignia. Ciekawe, co się stanie, jak pociągnę. Ale będę chciał uciekać. O. Ciągniemy! O, nic się nie stało. Patrzcie, piwnica. A w piwnicy, oprócz zombiaków... Lód. Bucket ice. I nic poza tym. To jest jakby... What the fuck? O co chodzi z tym... Tym? Nic tu nie ma? Dosłownie nic? Ale słyszę zombiaki. Nie wiem. Nie rozumiem. No cóż. Może już się pojawił boss. Proszę bardzo. Niestety generał nie chce się pojawić. I nie wiem, czy on się w ogóle pojawi. Dlatego, jeżeli by na przykład było bardzo źle i by się nie chciał nigdy już pojawić, to po prostu zespełnimy go w ten sposób, że użyję jajka. Spawn general gra. Rodor. Będzie dobrze. Bo chyba przez to zmienianie na peacefula to on zniknął i ich nie chce się pojawić. A to niedobrze. Bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo. No cóż. Dobra, więc teraz bym chciał zrobić coś, co by przechowywało mój experience, znaczy doświadczenie, punkty doświadczenia. Dlatego do tego zrobię coś takiego jak obelisk, experience obelisk to się nazywa. Potrzebujemy jeszcze... Wszystko mam tak naprawdę, żeby zrobić to. Obelisk... to potrzebuję. Jedno. A reszta... Jeszcze tylko to. I proszę bardzo. Ten obelisk sobie postawimy gdzieś. Tutaj na przykład. I za każdym razem mogę... Teraz przechować całe doświadczenie, albo wziąć całe doświadczenie z powrotem i to jest bardzo przydatne, bo jak zginę, oby nie, to i tak doświadczenie będzie przechowane tutaj. A co do kartek, mogę zrobić kopię tej książki, no ale trochę tego będzie latania. Warp page jest ciężkie do zrobienia czy łatwe? Dosyć łatwe. Ja bym sobie zrobił kopię na wszelki wypadek do tego miejsca, gdzie teraz idę, bo chcę z bossem walczyć, a nie chcę paść. Warp. Nie widzę tej kartki. Cholera. Warp. Page. Nie ma tu? No warp. O co chodzi? Warp. No gdzie to jest? Tu jest. Unbound. Może wpiszę? Moment. Warp. Jest to. A książka gdzie? Znaczy page? Warp. Page. Jakim to klawiszem było?
O jest. Aha, kartka plus ener perła. Dobra. Paper, paper. I ender perła. Ender. O, jest. Dobra. Więc ja mogę sobie zrobić kopię. Aż tylko warpbook. Warpbook. Proszę bardzo. Ja chcę iść do miejsca. To nie to. To jest to. The Twilight. Chyba tu. Tak, to tutaj. I sobie zapiszemy od razu to miejsce, może w tym miejscu. O! Twilight Dawn. I tą książkę włożymy do tego pustego buka. O! I teraz cofniemy się tym bukiem i odłożymy tą książkę tutaj. I teraz, jeżeli zginę, to nadal mogę tu tam wrócić. Całe szczęście. Super. I pójść po swój nagrobek i zebrać wszystkie rzeczy. No. I teraz możemy pójść do Twilight i zabić parę bosików. Tam pararam, pararam. Dobra. Więc tak, tu mamy pierwszego bossa. Lich King. Na razie tylko tego widzę. Dobra. Myślę, że nie będzie tak źle. Żeby nie marnować czasu, sobie podlecimy na samą górę. Bo możemy. Mamy tutaj potkę. Do siły. Ale nie, znowu się zbugowało życie. Czekajcie. Znowu wejdę i wyjdę. Bo czemu nie? Jest na peacefulu. O, fuck. Zapomniałem całkowicie o tym. Dobra. Ten boss jest tutaj. W tym miejscu. Wkopiemy się tu. What the fuck? Pierwszy raz na oczy widzę to. Czyżby? Co? Nie, no mogę niszczyć bloki w tym. Ale oczopląs! Co z tym chodzi? What the fuck? Wszystko, całe to jest chronione przed niszczeniem. Oho, ciekawe. Ale ten oczopląs by mógł zniknąć już. Totalnie. Wszystko? What the fuck? No cóż. Nie dostaniemy się tam tak łatwo. O, tu jest. Jezu. Musi być ten oczopląs. Zwariuję zaraz. Mister, bo na... Nie mogę mu nic zrobić. No co jest? Ej, no. Nie, nie, tak się nie bawimy. Co jest? Teraz. Ochrona przed wszystkim? Nie mogę zranić nic? Mogę zranić. No co chodzi? No co za... Chodź tu. Nic nie widzę. Nie mogę go zranić. Tym. O Boże. No to świetnie.
A co zrobić, żeby to zniknęło? Bo dostaję już drgawek ocznych. Nie ma tu przejścia. Dobra, idziemy stąd. Szukamy drugiego miejsca. Na cholerny zamek. O! Patrzcie, jest drugie miejsce. Tu jest ta. To coś długie. Go. Naga. Możemy ją rozwalić bardzo. O, ty, patrzcie, jakie to proste. Daj się uderzyć z miecza. Pół HP. Jeszcze jeden raz. Jej, padł! Jeden boss. Mamy Naga Trophy. Super. Dobra. Jeszcze zostały trzy. To było proste. Patrzcie, jakie ładne dymki. Trochę się pozmieniało tutaj od ostatniego momentu, jak tu byłem. Nie wiem, co chodzi z tym. Warto ryzykować śmiercią? Nie, nie warto. Ale ja bym nie wchodził do tego lasu. Bo tam czeka śmierć. W tym lesie czeka straszna śmierć. Lol. Co to jest? Nie no, ja tam nie wchodzę. To jest naprawdę dziwne. O, patrzcie, weszłem w ten dym i mnie oślepił. Tam czeka śmierć. A tego jest pełno. Byście chodzili na ślepo. Patrzcie. Cały las w tym, no to jest po prostu chore. O, i znalazłem jeszcze meteoryt z Applied Energetics, patrzcie. O, patrzcie, to się ulepszyło, Smite, jak miło. Meteoryt mamy, a w środku będzie skrzynka. O, jest. Dostaliśmy tutaj te dwie rzeczy. Nic ciekawego. Haha. Co tu mamy jeszcze? Dużo kwiatków. Kolejny zamek znalazłem. Może ten będzie już przyjazny, że tak powiem. Bo tamten też był przyjazny, ale jakiś taki dziwny. Spróbujemy tutaj zabić bossa. Łup. Czy ja dobrze idę? Skrzynka. Lag. O, odlagowało się. Super. Moonworm Queen. Wezmę to. Fire Resistance. Speed. Fire Resistance wezmę. Dobra. Wszystko? Na to wygląda. Gdzie ja w ogóle jestem? Którędy do bossa? Tu? Nie. Cholera. Tu? Do góry? O, kolejny ten. Sweetness. Gastir. Biorę. Charm of Keeping. Co to robiło? A! Że jak padałeś, to zostawiało rzeczy. Pamiętam. To się przyda bardzo. Bardzo, 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 bardzo. Tylko lepszy ten by był lepszy. No, ale to ja muszę to mieć. Ja muszę to mieć. Ja muszę to mieć więcej, więcej. Charm of Keeping. Dobra. Wtedy będę mógł padać i padać i nic mi się nie będzie działo. No dalej, na dół. Na dół. No. I szukamy dalej. O, tu jest! Świetnie. Bosik. Boję się zginąć. Łuk.
Ała, ty, to bolało. Ale go klepie. Ups. To boli. Tego bym musiał zabić. Au. Nie. Gdzie jest ten? Jakby do niego dojść? Au. Tu jest. To jest nieśmiertelny. Au. Au. Może z łuku? Jak to było? Te tarcze trzeba rozwalić. Z tego co pamiętam. Ale one jakoś nie zbierają się do zniszczenia się. Gdzie tu? Gdzie tu? Oła. Uciekaj, uciekaj. Ej, tam jest boss. Fuck. Na dół. Na sam dół. Fuck. Do góry. Do góry, do góry. Dobra. Ty ciebie nie zabiję. Rozumiem. No przechodź przez to. No nie wierzę. Nie mogę nic rozwalić tutaj. No przejdziesz to. Czy ja cię mogę jakoś zabić? Au. Te małe to mnie nie biją tak mocno jak tamten. Chciałbym wziąć tą potkę. Dobra. Chciałbym wziąć pochodnie. Dobra. Gdzie jest ten bosik? Na dole. Dobra. Gdzieś tu. Ciemno jest. Gówno widzę. O, nie. To bolało. O, jest. Au. Na dół. Bardziej na dół. O, bez potki regeneracyjnej to trochę lipa. Szczerze. Boże. Wszystko zabijaj. Masakra. Uciekam stąd. Nie fajnie. Bardzo nie fajnie. Nie lubię tego miejsca. Dobra, zabiłem wszystko. Prawie. The Lich King jest tu obok. Skrzynka. Nic. Chociaż. Regeneracja! Zamiast grzybka. Wypijmy za zdrowie. O, super. Teraz już mogę iść. Lepiej będzie. Ale gówno widzę. Boże, czemu tu jest tak ciemno? Rozjaśnić to. No, teraz jest jaśniej. Gdzie on jest? What the fuck, co z tym zombiakiem? Nie zabiję go, co? O Boże. Au. Regeneracja się kończy i nie mogę znaleźć bossa. Dobra, nie ma go. Uciekł. Albym do lawy wpadł. To by było zabawne. Dobra, spadamy stąd. Natychmiast.
No, to będzie trochę trudniejsze niż myślałem. Dobra. Nie szkodzi. Damy sobie radę. Mamy chociaż naga trofy i jest fajnie. Dobra. Tak więc to by było na tyle. Ani trochę doświadczenia nie stałem. Nic. Zero. No nic. Dobrze, że mam Charm of Keeping. To jest fajna rzecz. Najlepiej na trzecim poziomie mieć, ale no, trzeba to znaleźć. Charm of Life, to nie wiem co to jest. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie. Trzymajcie się. Hej.